Kolejna przyczepka dnia dzisiejszego to Abi Alliance, numer 17, w bardzo okazyjnej cenie. Podłączona, sprawdzona, zatem zapraszam do środka. C17 Alliance. Jak widzicie, światełeczko, nawet słońcu ładnie świeci. Przepraszam za mój autofokus, niestety tak on działa, a nie inaczej. I na dzień dobry, na potwierdzenie 4 palniczki. Sobie je wyłączymy, działają. Piekarniczek również. Oraz grill również, także można sobie to wszystko już powyłączać. Ten piekarniczek niestety jest troszeczkę do naprawy. Jak widzicie, jest taki wklęśnięty. Ale to jest błahostka, także to na pewno do czasu waszego naprawimy i będzie on piękny, bo czysty jest, także to jest dla was potwierdzenie, że jest czysty i działa. Oświetlenie, jak widzicie, możemy tym przyciskiem sobie tutaj wyłączyć i włączyć, wyłączyć i włączyć. Co dalej? Dalej mamy lodóweczkę na gazie. Lodóweczka niestety z dużym piekarnikiem nie działa, tutaj to sprężynka, także jest to na jakąś tutaj taką ala gąbeczkę, ale chłodzi, moi drodzy państwo, bo już płomień nam się ładnie świeci, także działa, jest sprawna. Możemy sobie to wyłączyć. Tutaj włączamy na zasadzie tego żelazka i tak długo wciskamy, aż manualnie nie zapalimy jej. Co dalej? Zobaczcie, tutaj mamy też piękne oświetlenie. Mamy piękny gustownik taki do umycia, ewentualnie łapek, żeby to nam nie ściekało. Idźmy dalej. Kolejne oświetlenie. Zobaczcie, jaki ładny, taki ciekawy wzór. Tapicerka też w bardzo ładnym stanie, z takim tutaj narożniczkiem. Pastelaż wągany. Szafeczki, tu ale taki mały bareczek, oświetlenie. I mamy ogrzewanie gazowe, w pełni sprawne. Jak widzicie, o, ładny, duży płomień. Świeci i nawet grzeje. Także to mamy potwierdzone. Co możemy dalej pokazać? Dalej mamy łazieneczkę. Łazieneczka akurat w tym zestawie kosztem dodatkowego spania, o czym zaraz porozmawiamy, no niestety jest mała. Ale co i za coś, moi drodzy państwo. Ładny, czysty brudzik, niepopękany. Chociaż tu jest jakaś... nie jest to pęknięte, ale było to jakąś poksyliną czy czymś tutaj maskowane, także wystarczy sobie to pomalować. Jest to twarde, jest to ładnie wyszlifowane, także ewentualnie przemalować pod taki kolor, żeby się nie rzucało w oczy. Tutaj macie również wentylację. Kibelek czyściutki, ładny. Lusterko, tutaj dodatkowo oświetlenie. Także tak to wygląda. No i zobaczcie, tutaj tak naprawdę spokojnie wyśpią się 3 osoby. Także myślę, że bardzo wam się to spodoba. A co tutaj? Tutaj na spokojnie również 2 osoby oraz mamy jeszcze łóżko piętrowe. I łóżko piętrowe, moi drodzy państwo, osadza się tutaj na tych prowadnicach zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Mamy również szafeczki, moi drodzy państwo. Szafeczki mamy pod tym szyberdach, także tak, aby każdy mógł pod wpływem spania sobie tutaj oddychać. Także nie tylko okienka, w nocy szyberdaszek. Tutaj mamy drzwiczki, tymi drzwiczkami możemy się, zobaczcie, cyk, zabudować i jest już ta strefa intymna zachowana zupełnie inaczej, jak na zasadzie takich zasłonek. Także każdy ma ten szyberdach. Tutaj również jest malutki szyberdach, w łazience jest również szyberdach, także każdy o kimś tutaj pomyślał, tak żeby dostęp tego świeżego powietrza był. Zapraszamy serdecznie, jest to Abi Alliance numer 17. Pozdrawiamy.